Jaký Rony, jak Ramka Milna Jacksa, gra spin na drugim inspiracja. A prawdź Valasiki i Wood. Proszę promówkę Mastera, ty też? Nie mam pojęcia w Avrix jak to działa. Mają Attila i Kasinga na bocie. Grają sobie duo. Duo sobie grają po prostu. A kontakt z diamentu. I na nich trafiłem. Twitchył mi. Nie wiem co tu napisać, to zostaw te League Legend i uszyj dla mnie kocuk. A pamiętam, jak była technika w szóstej klasie podstawówki, to trzeba było szyć takie wzorki. Mama mi to szyła w domu. Dziękuję bardzo, ASAP Swag 10, to suba sprayma. A raz dali w ogóle, na technice były takie głupie rzeczy. Raz trzeba było jakiegoś... O kurczę. Raz trzeba było jakiegoś misia skleić, nie? Jakiś tam wycinanek. I nikt tego u mnie w domu nie umiał zrobić. I przyjechała ciocia z kuzynką. I też nie potrafili mi misia skleić na technikę. Ale jakoś mi to tata skleił w końcu o 23. I dostałem czwórkę, bo pani powiedziała, że niezbyt ten misz, czy tam coś. A inni dostawali piątki. Przykro mi było. Mojemu tacie też. A na technikę były takie głupie rzeczy zawsze. A jak były zajęcia artystyczne... Nie, to było... Nie, to nie były zajęcia artystyczne. W jednej klasie miałem technikę w gimnazjum. To raz laurki robiliśmy dla rodziców. Zajebiste lekcje były. Zajebisty program nauczania. Sałatkę? Nie wiem. Znaczy wiem, że było robienie sałatek w podstawówce, ale to nie wiem, czy na technice. Nie wiem, czy to nie było w 1-3. Ja pamiętam, że niektórzy przynosili jakieś tam dojebane rzeczy. Ja zawsze brałem marchewkę i jabłko. To jest najlepsza sałatka, jaka istnieje. I Moestier. Inni jacyś tam, wiecie, rodzice im dawali jakieś tam rzeczy, łączyli się w grupy. Ja robiłem sobie surówkę z marchewki i jabłka. Płaceńca, no to. Chodzi o nauczyciela techniki, to pamiętam, że miałem nauczyciela z techniki mega ostrego i raz walnął mi dziennikiem w głowę za to, że bawiliśmy się w jakiegoś berka na korytarzu. Normalni są ludzie. Nie ma co. Sprawdzian z obsługi żelazka i mieliście fake prasować koszulę? Ja bym chciał umieć na przykład. W gimnazjum 9 lat temu zrobiłeś sałatkę śledziową. Pozdrawiam, również pozdrawiam. Sierpu 1. Ale nie, no najlepiej było jak ten, jak już wiecie, był wieczór, tak 22. I wtedy chodziło się do mamy, że blok techniczny na jutro potrzebny. Albo że jakieś doświadczenie na przyrodę z pogodą, czy tam z hodowaniem czegoś tam. I wtedy, że mama miała ogar, to ona to robiła. A z blokiem technicznym czasami był problem i mama była zła. Obserwacja pogody przez tydzień, no ta, trzeba było trochę przeaktorzyć. Mój. Au. Miałem freeza, no ale dobra, poszujemy. Tylko kanon kolejny. Kryształy z soli? A było coś, no. Jakąś solankę trzeba było zrobić. Ale to ja też powiedziałem w ostatni dzień mamie. Z tym akurat był większy problem. Jeszcze w podstawówce na przyrodzie trzeba było zielnik prowadzić. I też kiedyś powiedziałem rodzicom, jak jechaliśmy do szkoły. I się zatrzymaliśmy gdzieś przy jakimś parku i wzięliśmy liście ziemi. No ale miałem zielnik, miałem. No był zielnik, był. Rzeżuchę. No była żużucha, to było takie głupie. Z plasteliny komórkę na biologię. Pamiętam, zawsze miałem, wiecie, taki problem. Czasami na matematyce, w podstawówce chyba jeszcze. Kleiło się figury geometryczne. Takie wiecie, no... No różne takie tam. Ja zawsze miałem problem z klejeniem tego. Tam odklejało mi się czy coś. I to były takie duże figury, że wiecie. W ćwiczeniach na przykład było do wycięcia. Tam trzeba było wszystko kleić, coś się odklejało. No nie byłem uzdolniony plastycznie. Trójkątu na przykład, nie wiem, trójkątu miałem. Odklejenie to zostało do teraz widać. No to. Teraz padam na hita. No ma 6 level. Nie, dlatego nie chcę używać E do przodu. Ale jak wejdę w jakiegoś krótkiego trade'a, to na drugim trade'zie mogę go też zabić. Tylko tak od 100 do 0 to raczej przegram. Problem z tym kanonem będzie, nie mam kół. No nie da się tego ograć. Riven mnie od 100 do 0 zabija. To jest dziwne w sumie. Nawet jak przefleszuję trzecie kół, to padam. Gridera po kanona niestety, ale przynajmniej go wziąłem. Jestem dumny z siebie. Rok temu zabrałeś kasztana i nadal masz go na biurku? No ta. No i gitara. GZ. I klejenie ludzików z kasztanów też było. Kiedyś jak pani od plastyki przyniosła taką maszynę do kleju, wiecie. To taki pokczam był, taki podjarany byłem. Pistolet na klej? No ta. No ta, to. Co, lubiłeś grać na WF-ie, chyba że zwolnienie miałeś? No w nogę głównie. Znaczy w gimnazjum miałem tak, że... W gimnazjum to u mnie wyglądało tak, że graliśmy w nogę. A jak przychodziła druga pani od grupy dziewczyn i mówiła, że gramy w siatkówkę, to my wtedy szliśmy do naszej pani
jej się nie chciało z nami siedzieć, więc nam dawała na przykład gumową piłkę i szliśmy na małą salę albo do podziemi, gdzie tam szatnia była. I sobie graliśmy. Śmieszny był u nich hokej też, jak bramkarze musieli w hełmach stać. A w liceum to mi się nie chciało, znaczy tam grałem w ping-ponga, w piłkę rzeki. No jak trzeba było normalnie to też ćwiczyłem, ale nie wyglądał najlepiej WF w liceum. Głównie w siatkówkę graliśmy w liceum. W nogę to przez 3 lata chyba 2 razy zagraliśmy. Z tego co pamiętam. Chociaż nie chciało mi się często ćwiczyć. Też na spacery jakieś chodziliśmy w ogóle często w liceum, bo nie było co robić. Bilard na WF oddaje? Bilard w szkole? Wy typy? Dzięki. Tylko nie wiem, czy teraz zajawa nie dostanę od Riven, ale nie no. Chyba mnie nie zmąsztuje od 100 do 0 pod towerem. No w billard lubię grać, tylko że nie umiem. Znaczy, nie umiem, no zasady znam, wiecie o co chodzi, ale... To nie jest takie proste, jakie się wydaje. Na miniklipie to było łatwiejsze. U mnie w liceum powiedziała, że tak złego rocznika jeszcze nie miała i się poddała i nie mieliśmy WF-u. A. Teraz ja grałem z Brunesem tego, w billarda. Tak nie stąpował. Ale w piłkę rzeki na każdego wygrywałem. Jak graliśmy w pompie, w piłkę rzeki i mieliśmy bootcamp 2 tygodnie, to przez 2 tygodnie ani jednego meczu nie przegrałem. A w szkole tak mnie stąpowali wszyscy, że nie dało się grać. Niektórzy to są takie Jezusy piłkarzyków. No na miniklipie w czołgi się fajnie grało na miniklipie. Myślicie, że zrekolowała Riven? Pewnie stoi w szaku. Taki WF jest dobry dla niej. A raz w pierwszej klasie liceum poszedłem na turniej w szachy. I poszedłem na jakieś tam testy, tylko po to, żeby na niemiecki nie iść, bo mi się nie chciało. I się okazało, że jakby wzięli mnie do składu, nie? Tam 4 osoby. I tam pojechaliśmy na jakieś tam szkolne. Najebaliśmy typów, ja tam wiecie, grałem w szachy tylko z tatą. Najebaliśmy typów. Drugie miejsce zajęliśmy w powiatowych chyba. To pewnie nie jest jakiś dobry wynik, ale przynajmniej dobrze się bawiłem. A później pojechaliśmy na jakieś kolejne, nie wiem czy to jakieś wojewódzkie, czy tam jakie. I zacząłem w ogóle 2-0. Jakby z typami. Ale tak mnie później najebali wszyscy i cały mój team też. Tak nas najebali, że nie było co zbierać. Jeszcze ja 2 byłem, że tam wiecie, grałem z samymi 2. Bo tam się robi chyba tak, że się ustawia jakby. No my zrobiliśmy tak, że u nas najlepszy był pierwszy. Ten pierwszy grał z pierwszym tylko i tak dalej. Ale nie wiem, może jest lepsza taktyka na to. Ten giereczki idą 0-4 albo 0-5 na streamie. Ale teraz wygląda dobrze. Albo raz... W liceum był turniej pomiędzy klasami w nogę na dzień dziecka i wiecie, ja jakoś tam bardzo uzdolniony piłkę nożną nie jestem, nie? Ale akurat brakowało mojej klasie jednego. To poszedłem na bramkę i jak taki Jezus zagrałem, wszystko broniłem, nie? O, nie miałem jak zaslipować. Jak taki Jezus zagrałem, naprawdę. Źle prawie oprawki mi się zepsuły. Bo no, w okularach grałem. To jestem ślepakiszka bez. Turniej w CSK? Nie, akurat turniejów szkolnych nie miałem żadnej gry. Szkoda, bo tak bym najebał każdego. O, mam Leprex, ale chyba nic nie dało i tak. Mam wuja, szła mnie zabija. Ale jak były... Nie, soczewek... Kupiłem raz soczewki, ale nie nauczyłem się ich zakładać. Raz był turniej jakby u mnie w Mielcu. I pierwszy był tak, turniej w CS-a, to zagrałem z moimi 2 braćmi i tam jeszcze 2 chłopami i tak najebaliśmy każdego. 1000 zł wygraliśmy w finale, czajcie na lanie w Mielcu. Taki dumny się byłem. Nie typuję chyba, kto jest Z. I później była jakaś tam liga e-sportowa. I tam było w różne gry. Ja się zapisałem na Hearthstone'a akurat. I tak, ja wygrałem turniej w Hearthstone'a. Mój brat wygrał turniej w FIFA i wygrał PlayStation chyba. Mój drugi brat chyba wygrał w CS-a. No podbiliśmy Mielec sportowo. Podbiliśmy Mielec. Rodzina Rudzkich wygrała. Ale to było, nie wiem, 7 lat temu pewnie. Nie ma podjazdu do rodziny Rudzkich w Mielcu. Mafia mielecka. Ty, u nich Twitch wyskalował, on był taki turbojowy. Może trzeba się skupić. Chciałbym Arkę Malfighta wziąć. Myślicie, że ma Arkę swoją? Ale co roka dostała 2. Marzeniami śliłem jak król. Cześć Lorek, dobrze. Chcę w technikum
zapadaliście. Chciałbym mieć w liceum takie turnieje. A jak poszedłem do... jak byłem w pierwszej klasie liceum, to wtedy było głosowanie na przewodniczącego szkoły, nie? I tam jeden właśnie mówił, że wiecie, będą jakieś tam turnieje sportowe i myślę, no spoko, zagłosuję na niego. I nie wiem, czy wygrał. Możliwe, że tak, możliwe, że nie, ale no nic nie było do końca. Będzie turniej szkolny w ligę. A ostatnio w ogóle dostałem DM-a od kogoś, że chce zagrać z kimś turniej szkolny w ligę. I mówi, że byłby dobry content na streama. Nie wygląda na dobrą walkę. Proszę, żyj, brachu. No Syla sam idzie jest dobry, no topie... Pewnie nie jest, no chyba, że masz dobry mecz, a i dobre jarki, to masz grać. Champion sam w sobie jest dobry. BTP. Oj. Eza 2, kurde, prawie przeżyłem. Nie spodziewałem się Twitcha od linii. Jeszcze zegzostowali mnie. O, zdążył, wytwy. Przeklęty Attila od linii mnie zgankował. Ej, ktoś mi wysłał snapa i na czacie jest, że użytkownik usunął snapa. Tak się da? Da się, ale to jak to się robi? Jak ktoś nie wyświetli, to wtedy się usuwa, czy co? A, czyli jak przypadkowo... Ja też miałem taką akcję, że wysłałem chyba Czajkowi jakiegoś snapa. Tak wiecie, że z krzywą mordą, nie? Tak losowego snapa do kolegi. I przypadkowo do... Jakieś laseczki wysłałem, co nigdy z nią, znaczy nigdy, nie gadałem z nią chyba z 5 lat, tam chyba z gimnazjum była i dałem jej blokę i wyjebałem ze znajomych, żeby nie widziała, ale nie wiem, czy ona to dostaje wtedy. Mam nadzieję, że nie widziała. Jak widziała, to trochę klops, bo blokę dostała. Pojebany jestem. Sorry. No to klops. A mogłabyś pojechać dziewczyną? Atakować go jak myślcie. Trochę szkoda, za chwilę na flashu serkuje. Twitcha. Nerwował mnie. No na Stanach mówiłem, jak będę mógł to pojadę. Pojadę. Nie jestem ciekawy tego. Aha. Ej, patrzyłem na czat. Zakaz zabijania mnie, jak patrzę na czat. Dobrze? O, dobra, spadkowo rzuciłem. Nie chciałem, tak przysięgam. Czy ja muszę flashować po niego? Muszę. Idę. Czy drużyna zginęła? O, ja nie wiem, czy my to wygramy, brachu. Postaram się. O, jeszcze arkę miał. Wygram to. Dobra, teraz się uleczył, to może być trochę klops. Wygrałem Sołaku! Jest! Czy będzie Grandmaster do końca sezonu, no mam nadzieję.